Paryżu grają w tenisa. Mecz był bardzo słaby, dlatego ruszamy do walki. To odcinek przygotowawczy. Przygotowujemy się do spotkania, można powiedzieć, z pierwszym bossem, z szefem. Ale szef, wszystkich szefów jest tylko jeden, ze Szczecina. Tu go nie ma, jest inny. Łatwo nie będzie. Na razie, wyruszamy. Musimy dosyć dobrze, a w zasadzie Stefan, przygotować całą akcję. Chcemy oszczędzić amunicji, bo będzie nam potrzebna do dalszej walki. Potężnej walki! W zasadzie dwóch typów będzie chciało nas zlikwidować. My oczywiście staniemy do walki, postaramy się wyrwać im nogę, może rękę przy okazji. Urwać ucho. Ale na razie jesteśmy tu. Jest strasznie. Trupy leżą. A ja chodzę. Szukam. Muszę dokończyć sprawę. Czułem się naprawdę niepewnie. Z nerwów pomyliłem też korytarze. Teraz jest ważna sprawa do załatwienia. Leki. W zasadzie to środek na chwasty. Ale muszę przebiec ten kawałek. Ten kawałek jest łatwiejszy niż ten drugi. Tam są niby tylko dwa, ale w ciasnym korytarzu. Tu jest możliwość biegnięcia trochę naokoło. Wszystko zależy od tego oczywiście, co trafimy. Teraz trafiłem dobrze. Jeden tam, dwóch tu. Jestem pewny i szczęśliwy. Biegnę dalej przed siebie. Niech mnie w dupę pocałuje. Udało się. Ale to tylko ten raz. Co będzie dalej? Nie wiem. Na razie. Chwasty. Dispensing solution now. Cholernie. Cholernie ważny fragment, dlatego że mamy teraz możliwość zdobywania przepustki, ten trzeci poziom. Ale dokładnie pamiętam, że ta przepustka to jest bardzo trudny fragment. Są one. I jeszcze koszykarz. Ale mówię, aha, robimy to. Miałem farta, co? Tak, też mi się tak wydaje, ale prawdę mówiąc, przygotowałem się. To wiedziałem, że może być ciężko i może być sytuacja, że będę musiał ich odepchnąć nożykiem i granatem. Ale jeszcze on. No właśnie. Z nim tak łatwo nie przejdzie. To, że mu nóż wbije w plecy, po pierwsze nie wejdzie. Na kulę na razie nie reaguje. Ale tutaj przynajmniej załatwiłem sprawę. Teraz muszę szukać system. Muszę wbiec tak, żeby on za mną biegł, a tamci się trochę uformowali. Muszę znowu pójść korytarzem. Nie mogę iść tędy, bo tu jest dwóch w korytarzu takich klasy B, jak żeśmy ostatnio rozmawiali. Czekam na niego. Sprawdzam towar i jestem gotowy do walki. A w zasadzie do ucieczki. Jest. Ale nie w las. No właśnie, ale tutaj trzeba czekać, trzeba być cierpliwy, jak tenisista, który widzi piękną tenisistkę na trybunach i cierpliwie gra dalej. Wszedł. Zrobiłem go w balona, biegamy dookoła, jedna sprawa załatwiona, ale jeszcze muszę przebrnąć do tego zejścia do dołu. Teraz kwestia jak te. Na razie średnio dajesz. Nie mam wyjścia, trzy strzały, aby go otumanić i bieg do korytarza. Wpadam. Jest okej. To ważny fragment. Teraz powinno być lepiej? Tak, ale do pewnego momentu. Stefan, biegnie. Tutaj oczywiście baza. Czy on wejdzie do bazy? Chyba nie. Chyba po tym fragmencie nas zostawia w spokoju i na razie nie powinien za nami biegać.
ale nie jestem tego pewny. Nikt tego nie jest pewny, bo nie pamiętam. To było bardzo, bardzo dawno temu. Na razie jest okej. Okay. Robimy zapis bezpieczny, aby jakby co, nic się nie wydarzyło, bo tu się może wydarzyć wiele. To jest końcówka. Bardzo blisko końca. Towaru mam niewiele, ale żyję. I mam przepustkę trzeciego poziomu. Teraz oczywiście myślę o drugim meczu w Paryżu w tenisa, czy będzie lepiej, czy gorzej i myślę o nim, czy on już mi odpuścił, czy nie. Nie pamiętałem tej rozgrywki dawno, dawno temu, jak grałem. Nie byłem pewny tego. Widziałem, że z nim się spotkam, ale nie pamiętałem dokładnie co i jak. No właśnie. Niewiedza to jest duży problem, ale idę. Wiem, którędy mam przejść, aby udać się z tą przepustką, gdzie trzeba. Ale wiem, że na mojej drodze jeszcze ktoś będzie. Ten klasy B. Chyba jeden tylko. Jeden to niby nie problem, ale ja mam problem z amunicją. Jej po prostu nie ma. Oszczędzam. Wchodzę tu i myślę. Będzie czy nie będzie? No i jest. Neandertalczyk. Co teraz? No muszę stoczyć walkę. Nie dam rady go obiec, bo on mnie zlikwiduje od razu. To zresztą... Prawdę mówiąc, sprawdziłem. Nie pada. Pada! Pada! On może żyć jeszcze? Być może, tego nie wiem. Ale zawsze leży, a mi chodzi o tylko przebiegnięcie tego fragmentu. Tu już wracać Stefan nie będzie. Znaczy, nie powinien. Jest dobrze. Jesteśmy na terenie już takim bardzo dobrym. Teraz sprawa jeszcze taka. Muszę z tą przepustką dobiec. Tylko zastanawiał mnie jeszcze tam komputer, którego mogłem otworzyć, a nie ruszyłem. Ale teraz jest ważniejsza sprawa. Tu! No bo po co wracać? Wracać tam można zginąć. Teoretycznie może im to coś dać? Może. Ale zbyt bardzo jestem przejęty meczem w Paryżu i mówię lepiej nie ryzykować. Ale w pierwszej chwili zamierzałem zawrócić. Myślę ciągle. Zastanawiam się. Czy tak, czy tak? W końcu plan A. Idę tędy. Tu jest trzecie wejście. To może być bardzo ważny punkt. Tam może być wirus. A o niego tu chodzi. O księgową, wirus. I o przyszłość świata. Przejście mamy. Teoretycznie zbliżamy się bardzo blisko do końca, ale też czy świata. Jeżeli nie uratujemy sytuacji tutaj, nie opanujemy, świat zginie. I to bardzo szybko. Taki wirus się potrafi rozprzestrzenić jak? Wiemy dobrze jak szybko. To są chwile. Jest kaseta. Po co mi teraz komedia jakaś? Prawdę mówiąc, zamierzam się obejrzeć jedną. Jaką, o jakiej myślę? Może nagą broń. Ale którą część? Jedynkę. Wiem, że jest jeszcze jedno urządzenie, które mogę tutaj, powiedzmy, to zhakować, ale na razie nie ruszam tego, przyglądam się na towar. Nie jestem pewny, bo nie pamiętam tego, czy jak to włączę, to przypadkiem coś się nie wydarzy. Wolę przeszukać teren i sprawdzić może jakieś kule, chociaż kilka, granat, coś takiego. To są ważne momenty w tym momencie, ale chyba niewiele tutaj jest. Zioło. Po cholerę mi teraz zioło! I to jeszcze w tym kolorze. Ale biorę co jest. Wracamy do hakowania. Jest prąd. Jest dobrze. Jest impreza. O, nie do końca. Do imprezy jeszcze daleko. Trzeba na razie to skończyć. Trzeba wygrać. Trzeba ocalić świat.
księgową? Księgową to nie wiem do końca. Ale tu jest jeszcze inna bohaterka, której żeśmy zapomnieli. Bardzo ważna. Na razie, film. Work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Stop, hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. So those were G-samples. To ważna informacja. Próbki wirusa. Sporo już wiemy, ale informacje to jedno, a jeszcze zrobić akcję. Przeprowadzić dobrze akcję. Wyjść z opresji całą. Samemu z księgową. Teraz jeszcze ta trzecia, znaczy w zasadzie druga, która na razie jest niewidoczna, ale jest, była na początku. Myślę teraz o niej, bo w sumie dawno jej nie widziałem. No dobrze, wchodzimy. Poruszam się całkiem niepewnie. Tutaj nie jestem pewien, też nie chcę się śpieszyć. Za drzwiami może ktoś stać. No i jakiś towar. Jest go niewiele, ale jest. Tutaj czuję się jak... w pewnym filmie. W Rezydencie. To cholernie ważny fragment. Ale jeszcze nie teraz. Wchodzimy tu. Wchodząc, byłem wystraszony, ale po chwili zorientowałem się, że to nie obcy. Te tutaj różne próbki nie wyskoczą na mnie, nic mi nie zrobią. Jestem bezpieczny. Ale przyglądam się nim. Myślę teraz, jeżeli tu jestem bezpieczny, to za chwilę mogę być niebezpieczny. Znaczy, może być niebezpieczny. Niebezpieczny. Ja jestem bezpieczny. Zresztą, zobaczymy. Ostatnie przygotowania. Tutaj trzeba by dobrze wszystko zrobić, no ale w zasadzie niewiele mam. Sobie organizuję miejsca, żeby jakby co, włożyć dodatkowe kule. Nie wiadomo, czy mi coś dadzą, czy nie. Lepiej trzymać nie za dużo dupereli, bo może być coś za chwilę bardzo potrzebne, a nie będzie miejsca. I tak mam już dwa zioła, które nic mi nie dają. Brakuje mi zielonego. Robię znowu bezpieczny zapis, no bo już nie można ryzykować. Nie ma takiej opcji. I wyjdę na zewnątrz. Ale dzisiaj na zewnątrz tylko wyjdę. Cała akcja. W następnym odcinku. Ale to, co będzie się działo, to straszna sprawa.
Huh. That was easy. All right. Now back to Ada. Tak, mamy już wszystko. Teraz powrót. Tutaj bałem się wyjść, ale widziałem, że muszę. To jest tylko to, co będzie czekało nas w następnym odcinku. I tam będzie walka. Ale zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Nie, tylko wstęp. Zaczynamy. Call this thing William. Why? It shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. You're Umbrella too. You're telling me you weren't involved in this? Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Good God, William. What have you done? So you made this monster. We made the G-Virus, but we never intended this to... You can spin it any way you want. You're still responsible. Now, the target is neutralized.